Zespół Kamila Kieresia pokonał dzisiaj Zagłębie Lubin 3-2. Spotkanie pełne emocji, które trzymało w napięciu do ostatnich minut, zakończyło się powodzeniem dla Bełchatowian. Walka o utrzymanie wkracza w decydującą fazę. GKS wyprzedza o 3 punkty pod Beskidzie oraz ma 3 punkty straty do 14 w tabeli Ruchu Chorzów. Według byłego piłkarza GKS-u Macieja Małkowskiego, strzelając 2 bramki w meczu na wyjeździe, trzeba mecz co najmniej zremisować. Warunki o wszystkie drużyny mają takie same. No, pogoda jest jaka jest. Raz się gra w deszczu, raz się gra w słońcu, także na pogodę tutaj nie ma co zwalać porażki. Nie wiem, no ciężko powiedzieć, no tak jak powiedziałem, no jeżeli strzela się 2 bramki na wyjeździe, to nie wypada meczu przegrać, trzeba go przynajmniej zremisować, no straciliśmy 3 i przegraliśmy. Obok strzelców bramek oraz bramkarza brunatnych, jedną z jaśniejszych postaci na boisku był Patryk Rachwał. Dzisiaj gra w destrukcji, w jego wykonaniu na 5 z plusem. Najważniejsze, że 3 punkty zostały w Bełchatowie, tak, i nadal jesteśmy, można powiedzieć, przy życiu, tak, ale jeszcze 3 mecze do końca i jest chwilka momentu na radość i trzeba się koncentrować na kolejnym meczu. Mieliśmy ostatnio fajną serię, bo nie traciliśmy bramek i wygrywaliśmy mecze, ale najważniejsze, że potrafiliśmy się podnieść tak szybko straconej bramce i wróciliśmy do meczu. No, wybroniliśmy się, wiadomo, że Zubi, ja nie wiem, czy on przyciąga te piłki, oby było tak dalej, ale nie możemy pozwolić sobie w samej końcówce na takie sytuacje, bo mogliśmy zaprzepaścić 2 punkty, bardzo cenne, tak, i plulibyśmy sobie w brodę, ale już nie ma co tutaj rozmyślać i koncentrować się na kolejnym meczu. GKS pokazał w dzisiejszym meczu charakter, najpierw wychodząc na prowadzenie 2-1, mimo tego, że stracili bramkę na 0-1 już w trzeciej minucie, a potem zdobycie bramki na wagę 3 punktów. Błędy indywidualne, które doprowadziły do, można powiedzieć, bardzo klarownych sytuacji dla Zagłębia, ale na szczęście Zuba z Polec kolejny były w bramce. No na pewno w każdym meczu gramy o 3 punkty, tak jak to zapowiadaliśmy i tutaj zdobyliśmy 3 punkty, cieszymy się z tego bardzo, ale już myślimy o meczu z Lechią Gdańsk. Wiemy, że jeszcze przed nami ciężka praca i zdajemy sobie z tego sprawę, ale chcemy temu podawać. Straciliśmy bramkę na 1-0 bardzo wcześnie, wiadomo, że to nie jest jakieś tam, nie jest to prosta sprawa, dostać bramkę w trzeciej minucie, ale jak widać podnieśliśmy się z tego, zdobyliśmy kolejne bramki, tylko się z tego cieszyć. W dzisiejszym spotkaniu w biało-zielono-czarnych barwach debiut zaliczył 19-letni Marcin Flis, który zebrał za dzisiejsze spotkanie dobre noty. Trzeba pochwalić debiut dzisiaj Marcina Flisa w lidze, 19 lat chłopak i przede wszystkim trzeba wiedzieć, że to jest chłopak, to nie jest prawy obrońca, to jest zawodnik z lewą nogą, także debiut w lidze i nie na swojej pozycji, tutaj na pewno sobie poradził i tutaj można mu pogratulować. Wydaje mi się, że zdał egzamin, że podołał temu, ponieważ no, był to mecz, można powiedzieć, dużej presji i każdy wiedział, o co gra. My wiedzieliśmy, że nie możemy tutaj pozwolić sobie na jakąś stratę punktów. Wydaje mi się, że w 100% wykorzysta swoją szansę. Wiadomo, że gdzieś tam brakuje mu może jeszcze troszeczkę ogrania, ale uważam, że bardzo pozytywnie się dzisiaj pokazał. Sygnał do ataku dla Bełchatowian dał Mateusz Mak, wykorzystując 11 w 8 minucie meczu. Pomocnik PGE GKS Bełchatów strzela bramkę w drugim meczu z rzędu. To ja byłem wyznaczony do 11, trener wyznaczył mnie jako pierwszego. W tygodniu też trenowałem 11 i w ten rok strzelałem. Cieszę się, że to wpadło, bo nabrałem troszkę pewności siebie i później ta bramka na 2-1 też nas tak ustrzeliła. Szkoda, że nie mogliśmy dowieść tego wyniku do przerwy, ale było widać, że chyba kibice zobaczyli, że wszystkim nam jeszcze zależy na utrzymaniu i plan się nie zmienia. Jeszcze mam 3 kolejki, 9 minut do zdobycia i teraz przed nami z Lechią Gdańsk i będziemy chcieli go oczywiście wygrać. Musiałem tę 11 wykorzystać. Gdybym tej 11 nie wykorzystał, no to plumy są mocno w brodę. Byłem przekonany, że strzelę bramkę i o to w tym chodzi, żeby być pewny siebie. Czy mamy układ nerwowy wyłączony? No to może czasami tak, ale to przynosi efekty. Przygotowani jesteśmy bardzo dobrze. To już nas 20 punkt w tej rundzie i widać, że harujemy do ostatniej minuty. Pogoda się liczy, bo jest jednakowa dla obu drużyn, także to nie ma znaczenia, czy jest ciepło, czy zimno. O to chodzi, żeby każdy zawodnik zlecenia trenera realizował i przykładał się do na punkty. Bo jeżeli my wygramy do końca, to jestem przekonany, że się utrzymamy. Było fajnie grać w takim dopingu. Oby w następnym meczu z Jagiellonią, bo jest to w ostatnim meczu tej rundy u siebie, też wszyscy nam pomogli. Kamil Kierej zadowolony po zwycięstwie, jednak nie ukrywa, że to nie koniec walki o utrzymanie. Najbliższe mecze będą kluczowe w osiągnięciu tego celu. Bardzo cieszymy się z bardzo cennych 3 punktów w takim finalnej fazie sezonu. Mecz na pewno był dramatyczny, dramaturgia, wynik zmieniał się. Przede wszystkim myślę, że dzisiaj taki ważny czynnik meczu to
to, że zespół potrafił odrabiać te straty. Ta szybko stracona bramka, było widać, że nie załamała zespołu. Bardzo szybko zareagowaliśmy. Efektem tego były te dwie bramki. Później właśnie nastąpiło coś, czego sobie przed meczem nie zakładaliśmy. Mieliśmy unikać tego, żeby się bronić głęboko na własnej połowie. I myślę, że ta druga bramka to jest właśnie efekt tego, że się cofnęliśmy sami, żeśmy jak gdyby prosili się o, powiedzmy, jakąś sytuację bramkową. W przerwie wyraźnie, zdecydowanie powiedzieliśmy sobie, że musimy zrealizować te założenia przedmeczowe i utrzymać się tutaj w środkowej strefie, nie cofając się właśnie głęboko na naszą połowę. Tu nam się udało, tutaj żeśmy właśnie odbierali dużo piłek i myślę, że to był klucz do zwycięstwa. Duże zadanie też dzisiaj było przed Sewerynem Michalskim. Błąd, który popełnił dzisiaj do przerwy przy wyniku 2-1 dla nas, na pewno na jego psychice jako młodego chłopaka na pewno odcisnął jakieś piętno, ale właśnie tutaj chwała mu, że sobie potrafił poradzić w tak trudnym momencie, w tej drugiej połowie, że wytrzymał tą presję i drugą połowę grał bezbłędnie. Gratulacje dla zespołu za tą determinację, zaangażowanie, ten kolektyw, to dążenie do celu i w tej chwili nie rzucamy jakichś haseł, nadal chcemy grać o punkty i zdobywać jak najwięcej, bo w tej chwili błędem jest spoglądanie na tabelę, ile mamy punktów straty, bo to jest bardzo mylne. Klucz do celu, czyli utrzymania w Ekstraklasie, to jest zdobycie dużej ilości punktów i my w to celujemy. Kolejny mecz GKS Bełchatów zagra na wyjeździe z Lechią Gdańsk 25 maja w sobotę o godzinie 13:30.